Największą zmianą, jaką gołym okiem mogą zobaczyć mieszkańcy, jest wyburzony wiadukt, który stał w tym miejscu od co najmniej kilkudziesięciu lat. W tym miejscu powstanie za niedługo rondo turbinowe. W tej chwili trwają tam roboty ziemne i te roboty potrwają do początku przyszłego roku. Przebudowa układu komunikacyjnego w tej części Lubina potrwa 13 miesięcy. W tej chwili w niektórych odcinkach kładziony jest krawężnik, a roboty ziemne to są dolne warstwy podbudowy, czyli stabilizacja i utwardzenie, po to, żeby później położyć na to konstrukcję z kruszywa kamiennego. Przypomnijmy, przebudowa ulicy Spacerowej w Lubinie to inwestycja, która znacząco zmieni układ komunikacyjny w Lubinie. Zamiast wysłużonego wiaduktu nad ulicą Zielonogórską pojawi się turbinowe rondo ze ścieżką rowerową i aktywnymi przejściami dla pieszych.